Języczka pomarańczowa, bylina o pięknych liściach, które są pod spodem brązowe. Tutaj mamy już kwiatuszki przekwitnięte. To są nasionka, które najlepiej włożyć kilka takich główeczek do ziemi, do wazonka i na przyszły rok nam zejdą i będziemy mieć fajne nowe kwiatostany. Albo można ją dzielić, tylko że jest dosyć duża i trzeba się namęczyć. Najlepiej z nasionek sobie po prostu nasiać, wysiać. Kwiatuszki są piękne, ale trzeba pamiętać, że musi się stosować środek na ślimaki, bo zjedzą liście. Ja tak chyba w tym roku z 3 razy dawałam ten środek, tutaj sypałam w koło i listki są ładne, niepogryzione. I musi być jednak w miejscu takim półcienistym, bo w innym nie będzie.